Witajcie, drodzy widzowie, w poniedziałku z Jegwenem. Ja jestem tytułowym Jegwenem, a wy jesteście moimi tytułowymi poniedziałkami, czyli widzami konkretnie, którzy przyszli spędzić wspólnie i miło czas. Czas w ten słodki poniedziałkowy dzień. Dzisiaj zmierzam się ze sobą, czterech graczy. Nie mogę pokazać ksywek w takim ładnym, flaszowatym overlayu, natomiast mogę o nich opowiedzieć. Dzisiaj zagramy na Tal'Darim Altar, mapie de facto na czterech graczy, free for all, tak jest, zmierzam się ze sobą, Kidziak jako żółty teran w prawym górnym rogu, w prawym dolnym rogu jest Muszka jako różowy protos, z lewego dolnego rogu spogląda na nas nie kto inny jak zielonkawy dżin, natomiast w lewym górnym rogu spawnuje się Akenes, czerwony zerguś. Widzę, że drodzy widzowie pisaliście na czacie na Twitchu, że przecież byłem czwarty na liście, a jest już sześciu graczy, mnie nie było. Listy, które się generują u was, wyglądają inaczej niż ta, która generuje się u mnie. Nie mam żadnego wpływu na to, jak wyglądają listy u was. Stąd też po prostu kopiuję graczy i ich ksywki i character code z listy, która pojawiła się u mnie. I tak, u mnie jest inna kolejność niż u was, dlatego że pakiety sieciowe najpierw muszą dotrzeć do celu, muszą, prawda, ominąć wartę, przepłynąć pod mostem, przejść koło Biedronki, prawda, potem w lewo po schodach i są. Natomiast zanim to się stanie, prawda, inne pakiety mogą je wyprzedzić i nawet jeśli u was wydaje wam się, że jesteście pierwsi, albo drudzy, albo trzeci i tak dalej, tak naprawdę u mnie ta kolejność zupełnie inaczej wygląda i liczy się, no niestety, do czas dojścia pakietów. Tą listę, którą złapiemy, prawda, mamy pierwszą próbę detonacji Nuka, ma 23 sekundy, kto nam tutaj, ktoś niebezpiecznie pogrywał, trzeba uważać na nadwyżki. W tej wariacji Free for All, którą gramy, dzisiaj nie umiem wymówić Free for All poważnie i dobrze, dlatego będę się co chwilę mylił. W tej wariacji, którą gramy, należy uważać na własne nadwyżki. Jeśli nie produkujemy robotników, jeśli mamy nadwyżki, mapa będzie nam spuszczała Nuka na głowę, stąd też trzeba naprawdę uważać. Widzimy tymczasem, że Kidziak dość odważnie poszedł w pierwszą ekspansję. Tak, poszedł w pierwszą ekspansję, dopiero potem baraki. No, w sumie dosyć słuszna strategia, jeśli chodzi o free for all. Z tego względu, że we free for all tak naprawdę tylko szaleńcy atakują pierwsi. Zobaczmy jeszcze na resources. Tutaj są resources, tak jest, zgadza się wszystko. No, trzeba uważać, tutaj zerk czerwony za chwilkę może mieć problem, będzie musiał się pozbyć tych swoich nadwyżek. Każda osoba z nadwyżką, leci nuclear launch. Trzeba uważać, trzeba szybko robić coś z tymi zasobami, wydawaj je, Mało brakowało, ale za chwilkę mogą się robić kolejne. Trzeba naprawdę, ale to naprawdę uważać na wydawanie tych zasobów tutaj w tym macro or die, ponieważ inaczej robi się naprawdę ciężko. No i znowu mamy kolejny nuclear launch, prawda? Już za chwilę, za 15, 14, 13. Czy zdąży zerg wziąć jakąś ekspansję? Czy zerg cokolwiek zrobi z tymi pieniędzmi? Czy też zostanie wysadzony w powietrze jak ten pierwszy lepszy? Tak jest, został wysadzony w powietrze. Tak, niestety wygląda gra w Free For All Macro or Die. Coraz więcej nuków się tutaj detonuje, za chwilkę spadnie na zerga, kompletnie zerg nie ma jak już wydać swoich zasobów, mógłby spróbować postawić ekspansję, ale niestety nie da rady. I kolejny nuk w robotniku wląduje i mamy pierwszego wyeliminowanego w pojedynku. Nie produkujesz, panie drogi, nadwyżki. Trzeba było czytać zasady na początku. Na początku gry zawsze wyświetlają się graczom zasady. No i te zasady niestety Akenes nam przegapił. No i mamy pierwszego wyeliminowanego z gry. Natomiast reszta graczy kontynuuje grę. Czy wszyscy widzą teraz całą mapę? Czy tylko ja? Ponieważ właśnie się odsłoniła cała mapa. Takiego widoku jeszcze nie widziałem. Musi być jakiś bug w każdym razie. Zobaczmy, Muszka nie widzi. Tylko ja mogę widzieć całą mapę. No nic, w każdym razie reszta graczy i tak dalej, obserwujemy zasoby, prawda? Reszta graczy dosyć bezpiecznie i starają się trzymać jak najdalej od nadwyżek. To jest niebezpieczeństwo grania w Macro or Die. Jeśli mamy nadwyżki, nagle zaczyna się robić bardzo, ale to bardzo gorąco. No i tak patrzę, Jean powoli zaczyna też mieć nadwyżki. 430, oj, będziemy mieli potencjalnego kolejnego nuka. 500 nadwyżek to jest limit, tak jest, czy... O, o,
o, mało brakowało, nie, wydał jednak wszystkie swoje zasoby i zaczął produkować co się da, by móc z tego wyjść. Zaczyna już brać kolejną ekspansję, zbiera tą ekspansję, ale w międzyczasie musi być cały czas ostrożny, ponieważ jeśli nie będzie ostrożny, na głowę wyląduje mu bomba nuklearna. A to nie jest coś, co byście chcieli, żeby zdarzyło wam się w poniedziałek wieczorem. Tymczasem kolejny nuke, na kogo tak jest, na Jin, a Jin będzie tutaj na naszą kolejną ofiarą. Jeśli Jin szybko, o, udało mu się zapobiec temu nukowi, bo widzicie, gracze chcą się rozwijać, chcą cały czas się rozbudowywać, chcą brać ekspansję, mieć coraz większą armię, natomiast muszą być bardzo ostrożni. Jeśli nie będą bardzo ostrożni, wtedy, prawda, bo gracz chce wydawać coraz więcej zasobów, chce mieć coraz większą armię i tak dalej, chce mieć coraz więcej wszystkiego, natomiast wiąże się z tym tyle, że jeśli będziecie mieli coraz więcej robotników i nie będziecie wydawać swoich zasobów, na głowie wyląduje wam Nuclear Launch i to będzie bardzo smutna historia, już jedną taką widzieliśmy. No tak cały czas obserwuję Jina, bo czekam na ten moment, w którym mu ten Nuclear Launch się wyprodukuje. Jin, co tutaj zakombinował? Czyżby Jin pozbył się haczery? Nie. Jin w każdym razie stawia haczery tam na dole, bardzo ładnie. Tymczasem mały atak protosowej muszki już leci w jego stronę. Muszka również wziął ekspansję, musi być coraz bardziej ostrożny. Myślę, że w tym free for all mogą przewagę mieć gracze bardziej doświadczeni. Uuu, muszka strasznie, ale to strasznie popsuł. Tymczasem zobaczmy, co robi Kidzia. Kidzia robi same ghosty dzięki roller. Tymczasem muszka strasznie popsuł swój atak, został otoczony przez masę zerglingów. Zeloty nawet niczego nie atakowały, próbowały na siłę stamtąd wyjść. I w ten sposób niestety muszka zaprzepaścił swoją szansę, ale widzimy u Jina cały czas coraz większe nadwyżki i robi się niebezpiecznie. 645 larw powoli zacznie brakować. Co tu mamy? Kolejną ekspansję. 7 mutalisków jest. 7 mutalisków jednak mamy uratowany tyłek. Tymczasem zobaczmy, gdzie poruszają się ghosty Kidzielka. Kidziel idzie w mass ghosty, nie robi nic innego oprócz ghostów, ekspansji i upgrade'ów, co jest bardzo, ale to bardzo cool. Natomiast czy będzie aż taki jajasty, żeby rozwalić swoich przeciwników? Tutaj kolejna ekspansja się buduje, bardzo ładnie. Natomiast cały czas musimy uważać, patrzeć na naszego kolegę. Tym razem patrzymy na muszkę, tak, nie. Muszka ma cały czas niskie poziomy zasobów, natomiast Kidziakowi powoli tak zaczyna rosnąć, bo coraz więcej ekspansji. Czyżby był aż tak hardkorowy, żeby na swoich przeciwników pozrzucać mnóstwo niuków? No, trzeba tutaj grać naprawdę ostrożnie. Tymczasem chłopaki grają dosyć pasywnie, nie swoje się czują, prawda, w tej nowej sytuacji, gdzie nie mogą za dużo produkować. No i patrzymy, czy będzie jakiś harassment za chwilkę, bo tak cały czas czekam. Jin kombinuje. No i został wyskautowany przez Kidziaka. Tymczasem Jin za chwilę będzie miał na głowie kolejnego nuka, 800 zasobów. Oj, nadwyżki naprawdę kozackie. Za chwilkę możemy mieć tutaj porządnego nuka kolejnego, ale nie, jednak nie. Tymczasem muszka też powoli zaczyna mieć nadwyżki, ale cały czas gracze, zauważcie, jak dzielnie walczą ze swoją własną słabością. Przecież są przyzwyczajeni do tego, że mają nadwyżki podczas grania na laderze i to wam, drodzy widzowie, powinno uzmysłowić, jak często też sami popełniacie błędy grając na laderze. Takie nadwyżki są nieakceptowalne, a jednak cały czas wszystkim się zdarzają, wszystkim dookoła zegara zdarzają się nadwyżki. Cały czas tutaj próbuje Kidzia coś zeskanować, szykują się powoli dropy z ghostami. Będzie ostro. Ile ma niuków gotowych Kidziak? Kidziak ma jednego niuka gotowego. Myślę, że któryś z graczy może się zdziwić, może się porządnie zdziwić. Tymczasem zastanawiam się, czemu Jin jeszcze nie ma szerzenia o niuku, chyba te nadwyżki skalują się z ilością ekspansji. Tymczasem, co tu mamy? Dwa dropy z drugiej strony już lecą, biegną, za chwilkę będą spadały i strzelały. Zobaczymy, co Kidziak wykombinuje. Czy będzie się wyparkowywał prosto do bazy? Tak, wyparkowuje się prosto do bazy z ghostami. Myślę, że tutaj za dużo szans te jednostki nie mają, szczerze mówiąc. No i mamy Nuclear Launch na sam środek bazy Protosa. Protos nie ma nawet co z tym zrobić. Niestety w międzyczasie Kidziak
Kidziak, Jin może mieć poważne problemy i Nuke, tak jest, ląduje niszcząc połowę tego, właśnie wszystko to, co znajdowało się w bazie Protossa. Co więcej, Kidziak zaczyna budować budynki w bazie swojego przeciwnika, bardzo przyciśnięta jest muszka. Zobaczmy, co w międzyczasie dzieje w bazie Kidziaka. Kidziak stracił bardzo dużo swoich robotników poprzez harassment Jina. Jin doskonale wykorzystał sytuację, mamy podejrzenie podsłuchiwania na streamie. Oj, nieładnie, panie Jin. Natomiast mój sąsiad też postanowił dołączyć do gry i włączył swoją wiertarkę udarową, ponieważ tak właśnie ludzie w Poznaniu robią. Ale nic, mamy SCV-ki, które przybiegły do bazy Protossa. Protoss cały czas przyciśnięty. Ghosty Kidziaka przeładowują się, próbują atakować z przodu. Nie, Kidziak jednak się wrócił do bazy, wycofał, by móc się bronić przed atakami. Tak jest, są jego tutaj, wszystko jest gotowe. Cały czas gra... Panie Jin, wyglądasz naprawdę groźnie. Szczerze mówiąc, muszę wam powiedzieć, że Jin wygląda naprawdę groźnie w tej grze. Ma strasznie dużo mutalisków, zerglingów i... tak naprawdę do tej pory nie jest atakowany. Największym jego zagrożeniem są tak naprawdę jego własne nadwyżki. Cały czas balansuje na krawędzi noża. Cały czas bardzo się tutaj ostrożnie dzieje. O, i Jin zmierza się do ataku na Protossa. Protoss niestety nie ma już zbyt dużo, właściwie nie ma zbyt dużo niczego. No i mamy za chwilkę nadchodzący atak. Mamy również wiertarkę udarową. Tak jest, wiertarka dzisiaj jest jednym z graczy. Zajęła miejsce straconego czerwonego zerga. I mamy wlot Jina na bazę Protossa. Niestety myślę, że Muszka będzie musiał podziękować za tą grę. Muszka tak naprawdę znajduje się w fatalnej sytuacji. Tak naprawdę rozstrzygnięcie całego pojedynku będzie znajdowało się pomiędzy Kidziakiem a Jinem. Chociaż tak patrzę na zasoby i Jin coraz więcej tych zasobów ma. No pytanie, czy będzie w stanie je cały czas wydawać. Muszka mówi GG i wychodzi z gry. Tymczasem armia ghostów leci na przeciwnika, leci w stronę bazy Jina. Czy Jin będzie miał się czym bronić? No tutaj może być może być naprawdę ostro. Tymczasem ghosty zamieniły się na chwilkę w niewidzialne ghosty. Bardzo ładnie, większość zerglingów zjechało. Mnóstwo snajpów wpada w tym momencie. O, ale mamy za chwilkę detonację. Tak jest, przekroczył możliwy limit. W tym momencie przekroczył limit Jin. Tymczasem Kidziak zaskakująco, zarąbiście naparza Nuki. Rozwala wszystko, co pozostało. Spuszcza Nuki na środek bazy przeciwnika. I czy będziemy mieli detonację? Kolejny Nuk leci gdzieś w środek minerałów, w linii minerałów. Tam! U Kidziaka, czy u Kidziaka padnie Nuk? Nie! To Nuk pada u przeciwnika i spadają dwa Nuki. Niszczy się wszystko, co tam było tylko. I w tym momencie w poważnych, ale to w wielce poważnych tarapatach jest Jin. Tak naprawdę garstką ghostów przeciwnik był w stanie tak potężne obrażenia zadać, że aż strach chwycić się za głowę w tej sytuacji. Widzę, że cały czas robotnicy tutaj jeżdżą. Co się tutaj dzieje? Mamy kolejną ekspansję, bardzo ładnie. No, ale mamy również kolejnego nuka w drodze. Gdzie się ten nuk będzie lądował? Na razie nie widzimy. Tymczasem Jin ma grupkę całkiem nieużywanych mutalisków. No cóż, reszta mutalisków tymczasem nalatuje Kidziaka, no i Kidziak będzie miał problem. Kidziak będzie miał, szczerze mówiąc, wielki problem, dlatego że ma mnóstwo medivaków, ma troszkę ghostów, ale nie ma za bardzo jak sobie poradzić z tymi mutaliskami. No, panie Kidziak, troszkę tutaj zaspałeś. Jin ma szansę cię wykończyć, ojde. Ale, kolejna runda snajpów bardzo, bardzo potężnych przeciwko mutaliskom. Wygląda na to, że pozbyła się całkiem sporej ilości tych latających potworków. Jednak Jin cały czas balansuje na krawędzi tego, co jest dopuszczalne, cały czas balansuje na krawędzi limitu. Bardzo niebezpiecznie się tutaj robi i będziemy mieli kolejne ostateczne starcie. Leczone są te ghosty. Z drugiej strony Jin robi mnóstwo, miliony spinecrawlerów po to tylko, żeby wydać swoje ciężko zarobione zasoby i wygląda jednak na to, że Kidziakowi udało się wybronić jakimś cudem. Czy będzie dalej atakował? No bardzo, bardzo nietypowa technika gry. Kidziak próbuje nam pokazać, że da się grać praktycznie wszystkim, co można i zaraz zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tymczasem Jin przeparkowuje swoje spinecrawlery tutaj wszędzie daleko do przodu. Stawia takie pole minowe, prawda, ze spinecrawlerów. Jeśli natomiast nie będzie tam detekcji, może być ciężko. Tymczasem dwa Raveny latają tutaj z tyłu. Czyżby miały zniszczyć wszystkie larwy? Jeśli zniszczą wszystkie dronki, Jin znowu będzie w tarapatach. Nie będzie miał, czy będzie, tak jest. Tak, mamy bardzo ładny drop. Autotureta, przepraszam, mamy autotureta. No i większość z robotników pada tak naprawdę. Co więcej,
słyszę Nuclear Launch, w sam środek pola Spinecrawlerów, ale jeden Nuclear Launch wszystkiego nie rozwiąże. Spinecrawlery zaczynają się wycofywać, no i niestety Nuke będzie na marne, tylko zniszczy dwa Spinecrawlery. No i jakimś cudem wszystko to, co miał Kidziak tutaj, nie zostało jeszcze zmarnowane, a Spinecrawlery trzymają się w nowej grupce i znowu bardzo ładnie Ginie tutaj rozstawia, ale Ghosty złapią je w polu. Czy będą masowe snajpy, czy będą masowe snajpy? Pamiętajmy, że Ghosty mają przepotężny damage, jeśli się skupią. Oj, 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 ale może być problem, są ładowane do medivaków jednak, a Azerwingi i jeden Mutalizm na to zbyt dużo nie poradzą. I kolejna próba, wyładowujemy Ghosty tutaj. Znowu mnóstwo snajpów, coraz więcej snajpów na Zerwingi. Snajpy są naprawdę bardzo mocne, co więcej, taka ilość medivaków mocno, ale to mocno pomaga Ghostom. Ale wygląda na to, że jednak Zerwingi, Queeny, Mutaliski, wszystko to przeważy. I o ile sam siebie w powietrze Jin nie wysadzi, wszystko powinno być dla niego dobrze. Natomiast jego Spinecrawlery widzę wyraźnie giną. Giną Spinecrawlery, niestety wykrwawiają się na śmierć, no i Mutaliski doganiają resztę medivaków, które tutaj zostały. Kidziak jakby nie potrafi domknąć tego meczu, chce coś pokazać, prawda? Chce pokazać, że się da. Ma już drugą, równie dużą, równie imponującą grupę Ghostów, gotową u siebie, gotową do starcia. Ale cały czas to może być za mało. Czy mu się uda? Tymczasem Jin, czyżby? Nie zauważył i całe mnóstwo Spinecrawlerów zostało poza creepem. Niestety ich żywot długo już nie potrwa. Ale pamiętajmy, nie o to chodzi. Chodziło o to, żeby pozbyć się pieniędzy. No i właściwie do tego się cała sprawa dzisiaj sprowadziła. Kidziak tymczasem będzie próbował kolejnego szturmu. Bardzo ładnie znowu mnóstwo, miliony snajpów, prawda? Są snajperzy maszynowi, mają snajperki, snajperzy Heklera i Kocha, którzy potrafią tak świetnie szybko snajpować. No i mamy kolejne starcie z Erwingami, tymczasem w lepszej pozycji, ale wcale nie takiej idealnej. No i mamy Cloaka na Ghostach. Ten Cloak może zmienić wszystko, ponieważ nie ma w pobliżu detekcji. Bardzo, ale to bardzo kiepska sytuacja dla Gina w tym momencie. Właściwie stracił w tym ataku wszystko, całą swoją obronę. Tutaj od czasu do czasu pada jakiś losowy snipe, nie jakoś tak strasznie dużo. Jeden z Ghostów stracił już swojego Cloaka, ale niezbyt długo. No i wygląda, ja to jakoś muszę kończyć. GG, well done, mówi Kidziak, i w ten sposób Jin zostaje zwycięzcą dzisiejszego pojedynku. Jednak Kidziak nie był w stanie go przeważyć. Bardzo ładnie rozegrane z obu stron, jakby nie patrzeć. No i teraz pytanie dla was, drodzy widzowie, którzy oglądają to na żywo. Czy taka forma rozrywki wam się podoba? Czy odpowiada wam takie free for all z tym takim twistem, że nie możemy mieć zbyt dużych nadwyżek? Czy jednak wolicie takie standardowe free for all po prostu na 8 chłopa, żeby się naparzali? Ja do was wracam za chwilę, jestem Jegłęd, pozdrawiam serdecznie. Komentujemy, prawda, poniedziałek z Jegłęd, gdzie Jegłęd z widzami mają chwilę czasu, żeby spędzić wspólnie i się dobrze bawić przy StarCraftie. Wracam za chwilkę.